Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customu Secret Emerald. Jest ze mną Aga M. Jestem, cześć. To jest Manki? Manki, yes. Okej. Okay. Dziwne to jest w ogóle, bo to jest strasznie dużo pułapek. No słyszę, już mam dosyć, wiesz? No, a ja mam dosyć przeciwników, bo mamy 4 apteczki. Znaczy ja mam 4. Jest pierwszy młynek tutaj modlitewny za kratką, widzisz? No widzę. Ej, ale o co tu chodzi? No to nie możemy sobie rozwalić chyba tych płytek, nie? Ja bym skakał na tą drabinkę z tym ostrzem i się tam na dół zsunął po prostu. Wiesz co? Nie. No a co ty byś zrobiła? Spadła tu na pochylnie. Tylko flarę wyrzucę. Chociaż tu jest poniżej jeszcze. Koło, koło lampy jest pochylnia, nie? Nie udało. Dźwignia jest na samym dole. Spadłem. Aha. Spadłem. Szczedzłem. I co, poczekaj, to jak ty to robisz w końcu? Bo ja już nie wiem. Ja, dobra, ja robię po swojemu. Wiesz co, ja robię tak, że w ogóle nie będę szła po tych drabinkach. Tylko jestem już na dole. I a, w sensie, że tak się zsuwasz na... Dobra, tak, rozumiem. Tak, po pochylniach się zsuwam, potem rączki wyciągam, wiesz. Wiem, o co chodzi. Dobra, to ja też tak zrobię. Ale będzie gorsze, słuchaj... Wiem, chciałam to powiedzieć. Wejście na górę. Dobrze, ale to nie jest czasówka. Sprawdziłaś to, tak? Dobrze, to ja to przeciągam. No powiem ci, że będzie dramat z powrotem. Ja nie chcę stracić tutaj życia za wiele, wiesz? Ja nie chcę... Tam nie tracisz w ogóle, jak tak z takim sposobem schodzisz. Ale nie, ja mówię nie teraz... Ja już jestem na dole, teraz mówię, że wiesz, jeśli chodzi o powrót... Wiesz co... Aha, to trzeba do tyłu z tej drabinki. Tej pierwszej. Wiesz co, no trzeba do tyłu, tylko że ona mnie ciacha, jak ja skaczę do tyłu. No, mnie też. I zabija. Nie, mnie nie zabiła, ale... Aha, bo ja mam piksel życia, tak? Dlaczego? Ale mnie zciachała. Może bardziej od lewej strony? Nie no, trzeba mieć, słuchaj, na to jakiś patent, no. Albo w odpowiednim momencie wyskoczyć. Ale ja mam piksel życia. Nie no, rani mnie ona za każdym razem, słuchaj. Nie mam game over. No teraz to całe życie mi zabrało. Ja mam praktycznie full HP. Nie, to coś... coś nie, no to mi zabiera za dużo życia. A czemu ja mam piksel życia, się zastanawiam. No może miałaś. Nie, ja tego nie przejdę tak. Nie, nie mogę tu stracić nawet grama HP. Dobra, idę od prawej strony w takim razie. No nie, nie ma opcji. Za każdym pieprzonym razem tracę HP. Dobra, mam trochę więcej tego życia. To co, jeszcze raz spadłaś na dół? A ja bym sobie może w ogóle spadła na tą pochylnię. Nie umiem. O, spadniemy na pochylnię, larwa, to będzie... Nie trochę... umiem. O. Tracę życie non-stop. Ale masz pełne? No mam pełne. To jest największy hit tego wszystkiego. Ale wiesz co, ty skaczesz jak? Dobra, mam to. Nie straciłem teraz życia. Okej. Okay. Zapisuję to od razu, nawet nie ma opcji. Okej, okay, dobra. I teraz kolejna, rozumiem, drabinka. Ja pierdziele, a to będziemy tu się bawić w tym pomieszczeniu 5 lat, tak? Słuchaj. A nie, tu mogę wyjść. Kurde, patrz, ona nie łapie się tego klocka tu. Musisz wyżej trochę być. Nie możesz tak nisko być. Wiesz co, bo ja chcę tutaj z pochylni na ten klocek taki wskoczyć. Nie da się tak. Cholera. Dobra, ja jestem na drugiej drabince i widzę, mam kolejne ostrze przed sobą. Ja biorę ostatnią dużą apteczkę. Chyba sobie żartujesz. No a jak mam to zrobić, jak mi ale pyrka... Ale masz jeszcze jakieś, tak? No. No jak mam to zrobić, jak mi pyrka życie, jak ja mam to przeskoczyć? Kurde, muszę być jeszcze wyżej. Jaki shit. Dobra, zapisuję to. Mam to. Jestem na kolejnym poziomie i nie straciłem ani, wiesz, ani piksela, tak. Tylko nie wiem teraz co. Aha, do tyłu po prostu. No to ona i tak nie musiała. Co ona robi? No to tak ty się trzymasz moje uszy, chłopie. No to przycisk sobie mnie na te S. Mam się, że umiem takie rzeczy. No to ja cię nauczę. Ale wiesz co, ona za każdym razem i tak mnie ciachnie i tak, tak? No nie, mnie nie ciachnęła ani razu, żadna. No to jak, odpowiedni moment czy co? Tak, odpowiedni moment i po prawej stronie na drabince i tuż pod ciachaczką jestem jakby. Słuchaj, na drabince jestem tuż pod ciachaczką. To jak ty to zrobiłaś?
game over, mamo, to jak mam to zrobić? Nie wiem, nie straciłem na razie piksela, jestem na trzeciej drabince. Jest! Zapisz od razu. I co teraz, gdzie to teraz, tej pochylni? No, tam na rączkach się przesuwasz na prawą stronę, tam możesz stanąć tam. Aha, mam klocek, no dobra. Ja już liczę w ogóle na nowy level, żeby mi żyć. Dobra, mam to, mam to, jestem na samym szczycie, nie straciłem ani grama hopa. Albo szczytuję. Szczytuję? Szczytuję. Nie szczytuję jeszcze. No, jak jesteś na samym szczycie. Boże, jaki suchar. Dawno takiego nie słyszałem. A z tej następnej to nie wiecie? No do tyłu, tak, tylko taki sam patent, nie? Tuż pod przechaszką no. I po prawej stronie. Dobra, mam pierwszy młynek modlitewny. Okej. Okay. I tutaj co z tej pochylni zaś? Do tyłu na pochylnię z rolę? O kurde. Jeszcze raz, z której pochylni? Nie. Tak, z jednej pochylni trzeba było doskoczyć do innej pochylni, tak, było coś takiego. Z rolą, no. Ja już mam tak, że mam kładki. A nie, to ja muszę na drabinkę właśnie kierować po tych tutaj skosach. No ja mam problem teraz z taką przechaszką jedną, nie wiem jak chcę wydostać się. A, bo to można sobie wyskoczyć, dobra. Nie wiem tego. A da się kucnąć pod tym? Taki wyśmiał, przekazną. No wyśmiałem tą pułapkę, bo przyszedłem ją, wiesz, wykorzystując swoją inteligencję. Co ty robisz? No jest kolej z pistoletem tu, jak się wracam. No to jest ranco jedna. Dobra, nie zabrał mi praktycznie w ogóle HP. To on coś zostawia? No oni nic nie zostawiają, no to jakiś skandal, jest apteczka. Jestem koło tych płytek teraz i tu jest nade mną ciachaczka. Z lewej strony mam te płytki. No to do tyłu, znowu, z rolem. Czemu z rolem? No bo złapać się krawędzi musisz za sobą. Aha, okej, okay, dobra. Na pewno się do góry nie dało dostać. No co za, czemu ona tak robi? Mam dość tego niedziałających przycisków. Nie wiem, dobra. Ja się wracam teraz, powrotem, tam przy tych przesuwanych blokach, nie? Do tej głównej sali. A ona tu stoi, dobra. I co masz to? No idę po ten młynek, nie? A, no to już jesteś blisko. I potem wracasz, tylko uważaj, bo tam jest ta ciachaczka. Czy ktoś tu jakiś pan przyjdzie? Czy ktoś tu jakiś pan w ogóle jakiś tekst? No, inteligencja przecież, nie? No, to zaraz zobaczymy, jak ty się, jaką ty wykażesz się inteligencją, słuchaj, tam, no. Przy tej ciachaczce. A to ja po? Nic nie mówię. Co? Co? Nie wiem, co ty tam gadasz. A ty? Jakiś głupot. A mi burczy. Nie, no chyba żart. Ha, jeszcze ryba jest pod wodą. A tutaj jest jakieś manki? Powtarzam to. Gdzie mam zapis? Tu. Nie, jestem w kolejnym przejściu już. Jakie manki jest? Gdzie? Przy ciachaczce? Nie, nie ma manki. Dlaczego? No, bo nie ma tak łatwo. Mhm. Jak to zrobić, żeby tu stracić jak najmniej życia? Jak ci ja już dla mnie strzelają. Zrobić? No powiedziałem, wykaż się inteligencją. Jezu, tam jest jeszcze jeden! Nie wiem, czy ja tu chcę być, słuchajcie, nie wiem. Musisz tam zeskoczyć niżej taki fragmencik, tam ci się nic nie stanie, nie? Jesteś tam. No. No i kucasz pod tym ostrzem i tyle. Boże, serio. No serio, nie pomyślałaś o tym, prawda? A ty? Pomyślałeś? No pomyślałem, ja to zrobiłem właśnie. Sobie tak. Pewnie na YouTubie tam oglądasz. Chyba sobie jaja robisz. No jak ona mi game over robi. Jak kucasz? Mhm. No chyba żart. No tak. Dlaczego ktoś tutaj sapie? No jak dobra, masz game over, jak to przeszłaś? Nie przeszłam no tego. No mówię ci. No ale przecież tu jest pochylnia, no to jak ja mam to zrobić? No przecież kucasz pod tym no. I potem podnosisz się i skaczesz przed siebie przez tą pochylnię, no. No ale przecież ta ciachaczka mnie tu dotyka. Nie dotyka, mnie nie dotknęła. To musisz tak w dobrym miejscu stanąć, jakby podnieść się z tych łapek, no, nie łapek, z nóżek. Co tu dobra, się dalej dzieje? Ktoś mi tu sapie zaś. Tak, jestem koleś jeden. Gdzie jest? Nie, to jest mnich. Aha. Jaki mnich? Na piętrze jest koleś. No, ona mi będzie w mnicha celować, nie? Bo ona jest głupia przecież. Ja mam nadzieję, że któryś z nich zostawił apteczkę, bo jeśli nie, to dostanę hajny. No, nauczyłem się w końcu, nie? Ładnie mówić. No. Dobra, amunicja do Uzi i coś jeszcze. Czy ja mam jeszcze tu wychodzić na ten śnieg znowu? Czy o co chodzi? No wracasz się z powrotem. No na ten śnieg, tak? Potem te klocki takie, co przesuwaliśmy, pamiętasz? Wracasz się z powrotem do tej głównej sali z tymi takimi, wiesz, kręcącymi się tymi takimi pułapkami. A po co?
Tutaj pod tym drewnianym przechodzę, nie? Pod jakim drewnianym? Klocki przesuwaliśmy, nie? A tak, no tak, na tam tak kucane, tak? Mhm. No, no tak. Aha, tu jest ta kula, dobra. Jest takie odgłosy w tle, masakra. Jakaś wichura za oknem. U ciebie? W domu? Nie, no w te erze. Aha. No dobra, no i co? Aha, i tutaj gdzieś indziej teraz idziemy. Gdzie poszedłeś? No jak wyszedłem z tamtego pomieszczenia, to od razu na lewo. Aha, czyli tu. Kolejne przejście na lewo i tam jest taka duża woda, nie? No, jest tu jakiś ktoś? No, trzech ludzi tam jest. Gdzie? O, apteczka. No naprzeciwko, na... jak wyjdziesz, to nie, zobaczysz. Nie, no to trzech. Ja mam game over. No, tak czy siak musimy tu przyjść, bo to pewnie będzie kolejny ten młynek do zdobycia. Da się tu wypłynąć w ogóle? Ale apteczkę jedną zdobędziesz. Dobra, w tym przejściu nic nie ma. Płyniemy dalej. Aha, no dobra, ja będę do nich z daleka, ze zwykłych. Przepraszam bardzo, ale ja nie będę tutaj się... Jak ze zwykłych? No ze zwykłych stoi, a oni chodzą po tym moście, nie? No i on no, nich trafia, a ale oni we mnie nie. Jest najlepsze z daleka, wiesz o tym. Ale oni... No ale po co? No nie wiem, ja MP5 użyłem. No nie szkoda ci? No nie chciał mi się z nimi bawić 5 godzin, nie? Pistoletami. Jak zwykle nie poczekasz. Ja zbieram znajdźki i teraz dopiero dźwignię znalazłem. Tutaj pod wodą, nie? Aha. Gdzie to jest wypłynięcie? Boże. Ryby są jeszcze w wodzie, sobie je zabij. No chyba żarty. No. Ja może bym sobie to zapisała, albo tak strzelam 5 godzin, potem coś... Aha, no umarłem. Bardzo ładnie. Aha, rybeczki już tutaj. Ile ich jest? Dwie chyba. Dobra, no to tu chyba już ale nic więcej też nie jest. Ale jakieś takie powalone, te ryby. No one są takie szybkie, nie wierzę, mega. Nie kuźwa. Mega szybkie są te ryby. Takich ryb jeszcze nie widziałem w erze. To nie jest czasówka, prawda? Nie jest, dobrze. No jak ja mam je zabić, jak one są pode mną? No to spróbujesz na przykład z klocka jakiegoś innego, nie? Tam nie. Możesz sobie skoczyć. Nie chcę już dość. Możesz sobie skoczyć na taki klocuch jakiś inny i z tego klocucha dopiero jakby te ryby zabijać, nie? Próbuję wiesz. Z cyperkiem. Aha, no i teraz jesteśmy tu na górze. No dobra, rozumiem to. Aha, bo one są już tutaj. Ale one są takie szybkie, że ja nie wiem. One no mega, no ze mną w ogóle, nie? Tak, a nie będziesz jak w wodzie rozgryzły? W ogóle nie dało się od nich uciec. Czemu mnie użarła? Nie, ich nie zabijam. Nie umiem ich zabić. Ale musisz, bo... Znaczy no, jak chcesz z nimi pływać, to spoko. Ej, duża apteka. Gdzie? No oni zostawili. Miał dużą apteczkę? Czekaj. A faktycznie miał. Ja też mam jedną dużą. Nawet nie zauważyłem, lol. Nie, no nie, jak ja a mam jedna mała apteczka jest na, pod wodą też, nie? Jak no dobra, fajnie, tylko żebym chciała te ryby, wiesz, zabić. No to próbuj jakoś, no musisz na to sposób. Męczące, mega. Są z deserta, kuźwa, jechać, nie? A co to się dzieje? Aha, tam. A po co tam? A ile ich jest? Podałeś? Dwie. Ona w tekstury... Okej, okay, mam cię tam przesuwać na rączkę, to jest głupie. Chyba, że tam jest jakiś artefakt. Zaraz dostanę szału. No ja też, bo zaś wpadłam do wody, no nie mogę po prostu. Chyba, wiesz? Ona mnie raz ugryzie i jest koniec po prostu. Tak, mam sekret. W tej sali, ale to powiem ci później, nie? Jak sobie tam już popływasz, pozbierasz znajdźki. Jeszcze nie wierzę po prostu to, co tu się wyprawia. Dobra, pożyczyć sobie na przyspieszenie, jak te ryby zabijasz i tyle, no. Ale proszę cię. Nie. Żal PL. Teraz na to. A tam też jakaś znajdźka jest. Jedna dopiero zginęła, czujesz to? Ja walę. 5 lat później, słuchajcie. No i zaś, kurwa, nie działa, no nie wytrzymam. O, dużo amunicji do Uzi. Zdobyliśmy w tym pomieszczeniu, więc w sumie będziesz to. Może takie kombinatorstwo? No, trzeba sobie jakoś radzić, nie? Wody, kuźwa. 500 razy jeszcze wpadnij. To jest za mało. O Boże. No. Jaka alka w ogóle. Nie no, to jest chore. To, co tu się wyprawia, jest chore. Ja to mogę skończyć, tylko no, nie mogę. No, co za... Aha, za ale gówno. Co w tej wodzie? W tej wodzie na samym dnie masz chyba amunicję do Uzi. I masz takie dwie wnęki tam, jakby, nie? I możesz tam wpłynąć i tam w... takich wnękach też znajdziesz znajdźki. Popływasz, to poszukasz, nie? Sobie. Popływasz, to poszukasz. No w sensie nie pamiętam dokładnie, w której tej wnęce, nie? Ale to nie jest jakieś tam skomplikowane bardzo, więc sobie poradzisz, myślę. Jesteś, inteligentną dziewoją. Też w ogóle. No powinnaś podziękować za komplement, a nie. Z moich ust to rzadkość. No, rzadko po prostu, za rzadko. To! Za rzadko.
Znajdźki zapadły. Flar. Pestie. Masz coś tam? Znalazłaś? Się zaraz uduszę. Czy to było warte? Mam nadzieję, że zapisałaś po tym, jak zabiłaś te ryby. A ty zapisałeś sobie? No ja już jestem 5 km przed tobą. No to fajnie, że czekasz, nie? Znaczy dobrze, jestem w tej samej sali, no. Już zawsze się jesteś tym samym levelu. Już się nie stresuj. No w levelu jestem tym samym. Lara z wody wychodzi. Ale to jest głupie, nie wiem co tu zrobić teraz. Wreszcie, że nie wiesz. Aha, bo tam są... Ale po co to jest w ogóle? Ale głupie. Czy tutaj pod tą wodą jest w ogóle coś ciekawego? Chyba, że to jest jakiś blok do przesuwania, ale... Coś to wnosi do mojej rozgrywki, jak mam z tym wyjść, kuźwa. Dźwignię pod wodą znalazłaś? Nie. Biorę teraz tą apteczkę małą. A, chyba wiem, chyba wiem. No i co, gdzieś dobra. Tutaj jest ta dźwignia? No tak, powinna gdzieś tam być. Mhm. Któreś wnęce. Ale czy ja tam doskoczę? Ślepostwo i nie widzę. No nie doskoczę, dobrze. Może dobrze, była fanpage. Wszystko się tu łączy ze sobą, bardzo mnie to cieszy. Cholę Boże. Nie, pieprzy. No i teraz w to otwarte przejście, nie? No, w dupę. Dupę? Nie ma tu żadnej dźwigni. Boże, przez ciebie spadłem na dół. Wreszcie. I gdzie mam? No nie wierzę w to. O, biedny nie zapisał. Mariuszek. No biedny jestem, bo muszę teraz powtarzać. Boże, Aga, weź. Masz tą dźwignię. Baby. Masz czy nie masz? Baby, baby, co ty Bibera słuchasz czy śpiewasz? No ty lubisz podobno plakaty, masz przecież w pokoju, nie? Ale nie Bibera, to Sylwek chyba. Dobra, pozdrawiamy. No i spadłem po raz kolejny i znowu nie zapisałem. Oczywiście, że nie. Przez ciebie wszystko, to jest do wycięcia ten moment. Bo tutaj był teraz taki moment, on go wyciął, że zginął. No jasne, jasne. Nie umie w to grać. Ona oszukuje. Wiecie, co Torgu zrobi? Jak on tak Larę zatrzymuje na przykład na sekundę, to on wtedy robi cięcie, tak żebyście nie widzieli. I żart. I tak, że niby on wszystko robi, wiecie, jak za pierwszym albo za drugim razem, nie? A ostatnio, kuźwa, pół godziny czekałam, aż zrobi czasówkę. Myślisz, że ci widzowie uwierzą? Jak ty jesteś przez cały ten custom w tyłu, nie wiem, w tyle 10 lat za murzynami? No tak, ale ja wiesz, czekam w tym samym miejscu, nie? Bo ty mi mówisz, nie możesz iść, bo się kapną, że tak, się tak. Obraz nie zgadza. Tak, tak. Już, już, już. Widzę, że tam niezłą faskę miałaś. Piłaś coś? Nie. Ale... No. No, ale... Ale dobra, jestem gdzieś. Zginę tu. Ta kula mnie oczywiście, że zgniotła. Ja wale, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Taczysz sobie tam? Ja pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj pana Tumberskiego teraz. Też pozdrawiam Tumbusia, dawno się go nie, no, dawno go nie słyszałem. Więc pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że... Wystarczy wejść na jego kanał, to go usłyszysz. Mam nadzieję, oczywiście, że gra lepiej w TR niż ostatnim razem. Jakim ostatnim? Jak graliśmy w Królika. No przecież bardzo dobrze mu szło, o co ci chodzi, nie no rozumiem. No przecież żartuję, Boże, Aga. Ja nie wiem, to jesteś tak bezczelny. Jezu, to było... Co?! A, bo one tak krzywo się toczą, spoko. Szminki znowu? Kurde, jak w tym króliku, nie? Nie szminki, kule. Szminka nie, się nie toczy? Nie. O Boże, jaka beka. No jakoś ja się nie zaśmiałem. No wtedy się śmiałeś jakoś, już nie pamiętasz, nie? Ale to już jest takie stare i takie słabe, no wiesz co, jest takie stare, nie wiem czy ty w ogóle jeszcze ten odcinek już wrzuciłeś, także... Wrzuciłem, już jest tak troszkę na kanale, tak z miesiąc bym powiedział. Ten ze szminką? Tak. O mój Boże. Ile jeszcze tych kul spadnie? Coś jest w ogóle, jakiś sekret? Na pewno. Dobra, ty się wspinasz tam do góry. A ty? No ja już tu jestem. Utknęłaś gdzieś tam po drodze, czy nie?
Masz tam sekret w ogóle w jednym momencie. Nie wiem, jakoś. Na rączkach tak się musisz przesunąć na lewą stronę. To Uzi to był sekret? No, Uzi i coś tam jeszcze było, nie? Dwie znajdźki takie, wkucanej takiej wnęce, nie? A o co tu chodzi teraz? No musisz przeskoczyć na dach takiego tam jednego klocka. I otworzyła się pod wodą, okej. Ale to nie działa, pozdrawiam. Pozdrawiam. Cóż, jedna i ta sama osoba przez cały odcinek jest pozdrawiana. Pozdrawiam. Nie wiem, co tu mam zrobić, wiesz? Płynę do jakiejś... O mój Boże! Aha, zginąłem. Ale czy ja mam to zrobić tutaj z rączkami, czy co? Nie, bez rączek. O ile jesteś w tym momencie, o którym ja myślę, bo ja też tam się zaciąłem tak w jednym punkcie. W sensie nie wiedziałem, gdzie skakać. Ja się zaciął. No czasami mi się zdarza zaciąć. Ale tylko czasami. Nie potrafię. Dobra, mam młynek modlitewny drugi. Jeszcze mnie zraniło gówno, ale spoko. Gdzie te kule mam będą, młynek. Żebym ja wiedziała? Po drabince, jak wejdziesz do góry. To było hit. Po drabince. No jakim cudem mi zabrało całe życie? Gdzie mam? No oczywiście, że... Nie, słuchaj, to po prostu jest jakiś dramat. Powtarzam to już po raz enty. Ale nie wiem, jak to przyjdzie. To co, ja mam wziąć ten sekret i niby jeszcze raz wracać to wszystko? Nie. To jak mam to go wziąć? No sekret bierzesz i wracasz na rączkach z powrotem. No i muszę znowu naokoło robić całą drogę, tak? Nie rozumiem cię. Przecież idziesz do góry, po drodze masz ten sekret. Serio, no, nie to, czaję. No to nie, no to ja już jestem za daleko. Przepraszam, no i teraz... ale nie chcę mi się, wiecie? Dobra, ja tu zapiszę. Co to miało być? Jakieś garnki walają się. Same? No same. O, duchy. Kurwa, duchy mam. Przepraszam. Nie mogę wypłynąć z tym młynkiem modlitewnym. Zaraz mnie szlak trafi. Nie mogę w ogóle, ona chodzi po pochyli. No dlaczego to mi zabiera od razu życie całe, no? Jezu. To jest nie fair. Nie wiem, jak to zrobić. Słuchajcie, nie wiem, jak stąd wypłynąć, żeby no mnie to... on nie wie, to ja nie wiem też. Żeby mnie to nie zabiło. Nie wiem, nie mam patentu na to gówno. No i tu, nawet tu nie mogę być bezpieczny, no. A że od tej strony to zrobimy. A tu? O co chodzi? Dobra, mam to. Nie wiem. O, ja walę. No i oczywiście facet jakiś mnie już strzela, nie? Wiesz co, nie wiem, o co tu tutaj chodzi. Mam tą drabinkę naprzeciwko siebie, ale jak ja mam do niej doskoczyć niby? No po prostu. Doskakujesz z takiego momentu jednego. Ach, po prostu. No w sensie tam skaczesz przed siebie, tam jest prosta droga. Przecież to jest daleko do tej drabinki. Nie, no to ja musisz być na takim pyrtku, z którego doskakujesz do tej drabinki po prostu. A jak na tego pyrtka mam wskoczyć? Na którym jesteś miejscu? Jesteś na takim, tam gdzie są barierki jesteś? Gdzie barierki? Jesteś? Tak. Nie. No gdzie jesteś? A, no za barierkami jestem, przeszłam tutaj górą. No. Przeskoczyłam znowu na klocek. Dobra, czyli jak wchodziliśmy do tej sali, to jesteś po prawej stronie na górze? Czy gdzie? Bo nie rozumiem nadal. Ja nie wiem, jak my tu wchodziliśmy. No to zerknij na dół, przecież widać, którędy wchodziliśmy. Aha, bo tutaj, czy tutaj jakiegoś banana robiłeś coś? Nie. Pozdro? Nie wiem, gdzie jesteś, więc nie mogę ci podpowiedzieć. Musisz mi powiedzieć, w którym miejscu jesteś. No jestem naprzeciwko drabinki, stoję. Tak jak... Centralnie naprzeciwko, tak? No, jak patrzysz na drabinkę, to z lewej strony stoję. No ty jesteś... No to jak naprzeciwko? Naprzeciwko to byś była... No widzę ją od przodu, face to face, no, ale z lewej jakby jej po strony. Skosie, czyli jesteś po skosie, nie naprzeciwko ją masz. No to po skosie jest tam taka wnęka, no po prostu. Tu to? Co, tutaj jakoś ma wejść do góry? No.
O Boże. To ty tego nie widziałaś? Nie. Jezu, jaki skandal. No i dobra, i zostało nam ostatnie przejście, słuchaj. Ile mamy minut? 27. Dobra, to ja robię tu cięcie. I czekam na ciebie, dobra? Cięcioki, no. O Boże. Robot, dysku braknie. Boże, ty nagrywasz. Ja tu ziewam w ogóle, dramat. Ja nie szczękam. Tam są kule. Musisz je ominąć. Lubię cię, wiesz, bardzo. No mówiłem ci, że kule są jak wejdziesz po drabince, pytałeś się. Musisz te kule ominąć, bo one się nie toczą tak, wiesz, jakby... One nie lecą prosto wszystkie, tylko dobrze, niektóre już skręcają. Ale potem jeszcze kolejne wyskakują, uważaj. Ja cię to nie, kurwa, nie wiem, muszę. A zgniotujcie te kolejne? Nie. No to git. I masz dźwignię, masz? Ciągnę, no i do wody, dobrze, nie? I do wody, i teraz czekaj, będziesz miała zabawę. Czekaj, może sobie teraz ten sekret wezmę, nie? Jakoś. Myślisz, czy nie? Ale to musiałabyś, nie, musiałabyś się wracać od dołu znowu, do góry wchodzić. Chyba, bo to jest zasrana drabina. No. Wiesz, że mi pyrka cały czas z tym pikselem życia. Ale w tym sekrecie nie było apteczki, więc możesz olać w sumie. Gdzie to się otworzyło? No pod wodą, bramka taka. Tam ale... takie się te... Tak, tak, i to mi zabrało. Wory. Całe życie mi to zabierało i męczyłem się tam. Gdzie jesteś teraz? Zebrałaś młynek? Nie. Aha, no to tam jest młynek za tymi pod wodą, nie? Powiedz mi, jak ja mam to w ogóle zrobić tutaj z tym worem? No właśnie, ja też miałem game over chyba z 15 razy tam. Po prostu jakoś tak bokiem, no ale i tak mi zabrało troszkę życia, no nie no dało się. Biorę apteczkę, no nie ma innej opcji. Nie dało się idealnie tego przejść, tak żeby nie stracić życia, no po prostu popieprzone to było. Pista. Brukuję się tu. Mam 5 małych apteczek, jedną dużą, nie jest źle. Przepłynęłam tak, że nie wziął żyćka. Tak? Mhm. Boże, jaki stęk, jakby dochodziła, szczytowała, kurna. Aż zdziwiony. No ale ty przeważnie tak robisz, jak skoki masz jakieś, no, a nie, nie no, podwodne. Wykręcanie, przecież wykręcam tutaj przy tych worach, nie? No dobrze, dobrze. To zrób więcej tego wykręcania dla naszych widzów. Spadaj. Skuźwa, potem na dzwonki ustawiałem zboczeńcy. No, Seba, pozdrawiam. Te, ale powietrze... No właśnie, nie możesz tam tak się guzdrać. Zaraz kopnę, naprawdę, ja nie... Zobaczysz. A podniosłaś już ten młynek? A dlaczego ja miałam game over w ogóle w suficie? Powie mi ktoś, wytłumaczy to ktoś mi? Tak racjonalnie, nie wiem, żebym no. ja nie była aha, ale to mnie w ogóle tak dziwnie ściąga ten worek do siebie. Tak, tak, też tak miałem. Co to było w ogóle? Tam się skup, żeby ci na sufit nie wywaliło. Ty lubisz tak nogę na suficie trzymać. No co? Nie, nie umie tego zrobić. To jest jakieś chore. No mówiłem ci, że to jest dramat. Ale masz tam zapis przed tym worem? Tak. Tylko, że... Bez utraty żyćka prawie. W ogóle wzięło mi życie... Aha, bo tu... Tam jest facet, tak, będzie się strzelał. To on mnie strzela, a nie ten worek mi zabrał życie, okej. No to ładnie ci pykło, ładnie. Ale on już we mnie strzela, no weź. No musisz tam wypłynąć i go zabić, nie? Ale gdzie tu się wypływało? No tam, gdzie on stoi. Ale to jest... Weź, ja wypływam z tej dziury, on już we mnie strzela, to jest no ale normalne. Ja tak samo miałem, no nie masz innej tutaj alternatywy, no musicie trochę postrzelać, bo musisz zdążyć. Ja muszę wziąć apteczkę dużą. No ja wziąłem jedną tam, jak wypływałem. Dobra, wezmę małą. Też wziąłem małą. No. Ciekawe, jaką mam wybraną broń, pewnie zwykłe pistolety, bo to ale larwa. To pod... Ale wiesz, że masz skróty klawiszowe na pistolety? No wiem, ale... Znaczy na bronie. No co, jaka ona jest w ogóle... Boże, Deseo, znaczy Boże, Aga. Boże, Torgus. Pomyliło mi się. Przepraszam. No za dużo nagrywam, to nie jest deser. Ja się nie obrażam o takie rzeczy. Ale to co, ja mam tutaj, przepraszam, dwie apteczki zmarnować, bo nie wypłynę? To chyba jakieś nienormalne. No jak dwie apteczki? No wzięłam dużą i tak mi życie, przecież on łoi, że znowu muszę wziąć apteczkę. Ja dużą, wiecie, drugą. Ale nie, no to ja wziąłem jedną.
Przecież nie masz dwóch dużych. Jakim cudem masz dwie duże? Nie ja wiem. Mam tylko jedną. Co ma wyciągnąć? Szóstka, nie? No ja z Uzi go pocisnąłem. Uzi to jest trójka. Ciekawe, no wiem. Szósteczkę sobie nacisłam. Dziwne, że jak wyjdziesz, to on ci mniej życia zabiera, jak w ciebie strzela. No bo może jesteś, wiesz, już taka hot przy nim i on wtedy nie celuje dokładnie. Odwala mi dwa, się, nie? Dwa mam mieć młynki. Tak, mamy dwa w tym momencie i stoję przy kolejnym przejściu, nie? Na prawo tu. Mhm. Tak, no i ja odpalam nagrywanie z powrotem. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Wchodzimy w kolejne przejście. Czuję, że tu będzie kolejne... No, wiedziałem. Beach, please. Kolejni są tutaj panowie. Ale pięknie mi to poszło. No mi powiem, chowam że też się. Nie najgorzej. Mi nie najgorzej to też poszło. Tylko. Tak, i miał apteczkę małą, tak, sztos. Bo już ten drugi nic nie miał. Frajer. Dobra, i teraz tak, tu jest zamknięte przejście, gdzieś do góry chyba trzeba, nie? No ten śnieg, to powiem, bardzo mi tutaj pomaga. A za tym jest młynek, a nie, tam jest jakaś woda. Kurde, nie widzę tu żadnego przejścia, czekaj. Gdzieś tu musi być jakiś moment, gdzie da się wskoczyć do góry. Nie wiem, czy nie tu? Nie. Albo jakiś blok się przesuwa, słuchaj, też tak może być. Tak, widzę chyba blok do przesuwania. Jeden taki z oczami się przesuwa. Z oczami. Blok. Czyli ten. Z oczkami. Nie ma sekretu, nie ma. Dobra. No i teraz do góry, nie? No raczej tak. Tylko tutaj na górze to poczekaj, bo tu można skakać, ale też jest taka wnęka, takie przejście. Idziemy w tą wnękę? Obok niej jest takie okno kratowe. Obok. Tak, no tylko no, wyżej trochę płacz, jest to nie? Okno. No dobra, wyciągam broń. Aha, okay. Nie, niezwykła. Tak, zwykłe, zdecydowanie zwykłe. Kurda. No gdzie on poleciał? O dobra, zbugował mi się w ścianie. Nie wiem, a gdzie oni są w ogóle? No jeden jest, mnich. No biegnie w ścianę, nie rozumiem. No u mnie tak samo, no zbugował się. Dobra, amunicja tu leży w ogóle. Zaś już widzę na dole jakieś... A nie, to jest to, co tam byliśmy. Dobra, nieważne. Dobra, zabila. Dobra, tu są uziki. Tak, i tu się... Jezu! Dobra, wczytuję. Nie zapisałem tego. Ja pierdzielę! Ale o co chodzi? Powtarzam wszystko od tych podwodnych tych... ...ciachaczek. Bo nie zapisałem. I mam game over. Nie, dobra. Sobie tam przechodź, ja cię zaraz dogonię. No wiem, że ty mi szybko dogonisz. Ja to wytnę, bo to jest dramat. Ale co ty musisz robić znowu teraz? No te podwodne. Aha. Jej. Nie zapisałem i skinąłem. Tu. Ale co, te worki znowu jeszcze? No tak, znaczy już te worki przyszedłem. Teraz kolesia zabijam tego przy wodzie, nie? Aha. Dobra, już tam idę. Teraz muszę jeszcze tych dwóch kolesi zabić, wiesz. Mhm. W tej sali i przesunąć sobie klocek. A ja tam zginąłem, bo tam jest ciachaczka. Poleciałem tak, wiesz, na chama i ta ciachaczka mnie zabiła. No, a to nie słyszałeś jej? Nie. Ona mi się dopiero włączyła, jak do niej podbiegłem. Czemu ty dobijasz, moja droga, do ściany? Bo ja tego nie rozumiem. Ale wiesz, że mi teraz lepiej poszło zabijanie ich niż wcześniej? Nie wziąłem żadnej apteczki. Aha, bo to jest sufit i ty nie możesz sobie tu skoczyć, czy o co ci chodzi, bo nie rozumie. A ty nadal jesteś przy ciachaczce? No, przy ciachaczkach 50, wiesz? Aha, bo ja już tam dochodzę, nie? Ja to szybko poszło, widzę. Dobra. Dobra, tylko tego mnicha muszę zabić. Mam nadzieję, że mi się znowu zbaguje. Aha, dobra. Zbaguje się na pewno, bo on... Nie, nie zbagował mi się tym razem. Aha. Zajebiście. Bywa. Boże, nie wiem w ogóle, co chwilę zapisuję. Nie wiem, jaką broń mam mieć naszykowaną, bo nie wiem, kto wyskoczy. Dobra, jestem z powrotem w tym miejscu. Teraz walnę zapis, bo to był wstyd. Dobra, nie zabrało mi w ogóle HP. To był wstyd. Tą ostatnią chcę wejść na kepę, bo ona mi, nie wiem, ona mi nie chciała tam przeskakiwać. Nie wiem, o co jej chodzi. Na co wziąć? Na kepę. W sensie na główkę? Tak. Boże, co to za słownictwo w ogóle? Dobra, mam. Ta ostatnia, tak? Mhm.
A z shifta ona tego nie zrobi? No to zrób, jak chcesz. Nie, dobra, mam game over. No dobra, to zrobię na główkę. No dobra, ja bym te dźwignię pociągnęła, tylko to trzeba iść po tych dachach. Prawie bym spadł, nie? Jakbyś mi nie powiedziała, że jesteśmy na dachu. Dobra, zapis. Wiesz co, ja doszłam tam do tej drabinki. No. I tam było takie wejście kłócane, ale przed tym wejściem kłócanym idę na lewo do dźwigni. Na łapkę. No dobrze, po dachu. Dobrze. Poczekaj, bo ja na razie nie wiem gdzie. No cały czas tam te mostki prowadzą. Aha, no na to nie przejdzie. Ja pierdzielę, ona tu nie wzięła pełnego rozbiegu, zapomniałem o tym. No nie, trzeba po łuku. O Boże. Zapisałeś w ogóle? No ale kawałek muszę powtórzyć. Aha. Dobra, jestem przy drabince. I co mówiłaś? Że na lewo poszłam dźwignię pociągnąć, wiesz? Okej. Okay. Ale jak na lewo? W sensie po tej drabince najpierw do góry, tak? Tak. Do góry i potem po dachu na lewo. Okej, bo myślałem, że gdzieś przed drabinką, nie? Mhm, tylko czy ona mi tutaj teraz... I do tej wnęki nie weszłaś kucanej? Nie. Dobrze. Poszłaś tam, ale ona wróci? Wiesz tam jest co? Potem naprzeciwko jeszcze jedna dźwignia. Wiem. Tylko ona jest zablokowana niby. Ona jest... Ona jest zakryta takim, wiesz... No jakby... bo kula to rozwala, wiesz? Aha. No. A pytanie, co jest w tej wnęce jeszcze kucanej? Nie wiem, no zrobię teraz te dźwignie, nie? No dobra. O Jezu, ale zaś tu będzie długie przejście na tych łapkach. No to tam se przeskocz tak, ile się da najwięcej, nie? Jacyś panowie tu wyskakują? No, na razie nie. Uuu. Mam nadzieję, że nie wyskoczą, no bo wiesz. O dziwo, cisza. A no faktycznie kula się stoczyła. W ogóle dlaczego ona lewituje mi w powietrzu? Nie wiem właśnie, dlatego się pytam, co tu się odpieprza. No mogłaby się taka scenka skończyć. Dzięki, no właśnie, nie może. Ale i. No i co, do tej drugiej teraz tej dźwigni, nie? Znowu tak no samo. No chyba tak, ale to jest naprawdę kawał drogi. No nie wiem, no jakoś... Nie chce mi się, nudne to. Boże, no to nie wiem, pomyśl sobie o czymś innym. No dobrze, myślę o... Dobra, nieważne. No właśnie. No to opowiedz jakiś kawał. Nie opowiadam kawałów. Czemu? No po co? No widownie nam rozbawisz. Przychodzi Aga M. do lekarza. Wiesz co, tylko jest problem. No, nie da się na rączkach przesunąć? Nie da się przesunąć do tamtej dźwigni. Oho. Ale czemu się nie da? Bo barierka. To może coś ma się tutaj wysunąć jeszcze, pojawić, albo lina ma się pojawić, bo to tak trochę wygląda jakby pomiędzy tamtą dźwignią, a tą drugą miała się lina. Czekaj chwila, moment. No. Dobra, to ja pójdę do tej wnęki. Bo ty mówisz, że ta kula lewitowała, tak? Tak. Nie mów, że są niewidzialne platformy. No tak właśnie pomyślałam, odpalę flarę, wiesz? A masz tam zapis przy tej dźwigni? Czekaj, to ja zapiszę, a gdzie mam ten zapis? Bo to jest trochę dziwne, nie? No tak, lewitowała ta kula. Tak, ja już idę. Gdzie idziesz? Mądra. Ale gdzie idziesz? Od tamtej dźwigni idę naprzeciwko. Są niewidzialne platformy. Ale to jest most taki chyba. Nie no, są przerwy. No ale to kiedy mam skoczyć, a kiedy nie wiem. No to idź sobie na szyfcie, nie? No dobra, jestem. Faktycznie, to ta kula była nie tak z dupy, tylko to pokazało nam, że tu jest niewidzialny most. Mhm. Ej, faktycznie jesteś mądra, Aga. Tylko nie wiem, co to zrobiło, wiesz? No może coś w tej kucie... Albo na dole otworzyło. Oczywiście. Na dole była taka zamknięta, pamiętasz? Kratka jakby, albo drzwi. Tak, otworzyło na dole, widzę, woda tam jest. Ale poczekaj, idźmy najpierw może do tej wnęki no jeszcze. No chcę, tylko musimy znowu wrócić do tej dźwigni. Tak, i na rączkach się przesunąć. No niestety. Irytujące. Teraz pytanie. To nie była czasówka, mam nadzieję, nie? Kuźwa, nie sprawdziłeś? Nie.
Ale daleko jesteś, sprawdź, bo już na No ja rączkach. się na. Ja też na rączkach. Dobra, zobaczymy teraz stąd, czy się odciągnęła, czy nie. Ale wątpię, no bo to dużo czasu by trzeba było, żeby tak na rączkach przesunąć, zejść niżej. Dramat. Tam są zaś worki. Właśnie widziałem. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby tam wejść, bo nie będzie mi się chciał potem z dołu znowu tu wracać. No. Zobaczmy po prostu, co tam jest. Tam jest jakaś dźwignia, czy co to jest. Słyszę już jakieś sapanie. Już? Masakra. Znaczy nie widzę tam żadnego przedźwięka, ale słyszę sapanie gdzieś za ściany, nie? Aha. Taka jakaś woda. Dobra, popływam w tej wodzie, bo może coś tam jest. Już? Awory? Nie no, zobaczę, czy nie ma jakiejś... Dźwignia podwodna jest. I ryba. Ryba. Ruba. No też wczytuję. Tylko niech ta ryba tu do mnie przypłynie. Ona się aktywowała w ogóle? No pewnie nie. Mi się nie zdziwiła. Nie, ona się nie aktywuje, czaisz. To dopiero jak ty do tej dźwigni podpłyniesz. Wiesz co? Nie. Ile razy jeszcze? Ja muszę wziąć małą apteczkę. Nie, poczekaj. Aktywuj ją sam. Czyli... No ale ona mnie już pogryzła. Kurde. Muszę wziąć apteczkę. Boże, nie wytrzymam z tym tutaj wszystkim. Tymi klawiszami. Dobra, zabijam tą rybę. Zabita. Aha, bo tu jest worek też znowu. Aha, bo tam są drzwi jakieś chyba zamknięte? Nie wiem, nie wiem co ta dźwignia robi podwodna, ale przeciągam ją. Chyba, że pokaże mi cutscenka, no nie co ona wierzę. Się. Nie chcę już mi się. No to przejdziemy tą salę i kończymy, bo i tak już mamy chyba 30 parę minut, nie? Wiesz co, ja tu idę na łapkach koło tych, tych worów. Ja pierdziele, to jest dramat. Teraz pytanie, czy ja przeciągnąłem tą dźwignię, nie wiem. Którą? Nie wiem, czy ja przeciągnąłem tą dźwignię podwodną. Dlaczego nie wiesz? No bo wczytałem. A czemu wczytała? No bo zabiła mnie praktycznie ten, wiesz, ten worek. Gdzie jest ta ryba w ogóle? Czy ona by się mogła w ogóle włączyć? Nie wiem, czy ja kurde to... Pociągnąłem. Ja wale. Chyba nie pociągnąłem, tylko zabiłem rybę. Sam nie pamiętam już. No ja też, dobra, ja ją zabijam tutaj z góry, wiesz? Przeciągnę jeszcze raz tą dźwignię. Myślisz, że jak przeciągnę dwa razy, to zamknę coś? Tak. Wiesz co, idź sobie na łapkach po tych klockach z tymi workami, poprzeskakuj, wskocz nad tą dźwignię, wyskoczy ci ta ryba, nie zabierze ale ci ja w już ogóle mam, życia. Ja już mam ją zabitą. A jak się z tej wody wychodzi? No przy początku. Zaś? Bez sensu. No jak bez sensu? Tak mogłabyś sobie szczytować i wyjść sobie... Kur. Mam dość. Nie chcę tych worków. Te worki, ja wiesz co a robię? A jest tam koleś. Otworzyło mi się teraz przejście. Dobra, widzę. Tam było zamknięte wcześniej. Dobra, nieważne. Widzę. Tam koleś w ogóle biega, nie? Aha, no to trzeba go tutaj stąd już może machnąć, nie? Nie, chyba jeszcze się nie da stąd. A da się doskoczyć w ogóle do tej następnej? Mówię ci na łapkach idź sobie, w ogóle ci życia nie zbierze. Na pierwszy klocek... Na jakich łapkach? Ja już w ogóle jestem na końcu. W ogóle jeszcze lepszy mam sposób. Ale na końcu czego? Wiesz, że to jest czasówka ta podwodna? Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję, zamknęło mi się przed ryjem. Nie wytrzymam zaraz, wiesz? Zamknęło mi się serio przed ryjem. Aha. Ale ja już mam na to patent. Nie skaczę w ogóle na żaden pierwszy blok, tylko od razu skaczę przy ścianie po prawej stronie na ten taki, ten dalszy, że tak powiem. A da się tak? Da się i tu w ogóle ci nic nie zabija. No wiem, bo ja tam chodziłam. No i ja teraz wyciągam broń, znaczy zapiszę sobie może to i teraz wyciągnę Uzi. A to ja mam niby zdążyć to zrobić. Gin. Dobra. Dużą apteczkę zostawiasz. Szok. Ale przeskakiwałeś z rączkami czy bez? Ale na ten klocek pierwszy? Mhm. No z rączkami, no bez rączek nie doskoczysz. Aha, no dobra. Co ta dźwignia robi? Ona nie otwiera czasówki po prostu? A dlaczego się nie złapałaś? Co jest znowu za problem? Bo nie wytrzymam. A nie, to ognie gasi. Ej.
Jeszcze raz, nie zadziała mi alt i ja już kończę granie w tego. No i koniec. Dobrze, kończ. Kicham. Coś pod wodą w ogóle tam jak jeszcze te musiał wory tu tworzyć. przejść w ogóle? Dobra, chuj. Co ty Przepraszam. powiedziałaś? A mnie nazywa Hamem. Gin, frajerzy. Dobra, to będzie drama. Duża apteczka jest. A ty nie słyszałaś, jak powiedziałem? Co powiedziałeś? No, że duża apteczka jest. A czy tutaj ta znowu to jest znowu czasówką? Tak, te ognie wszystkie. Musisz tak pociągać dźwignię, biegnąć do ugaszonego jakby ognia i tam jest kolejna dźwignia i tak Brawo. Cztery razy, nie? Mhm. Cześć. Nie. Nie chciałbym tego powtarzać, więc miejmy nadzieję, że mi się to uda. Pociągaj to. Dobra, a jak mam to. Zaś będzie na czas czy coś? No mam być. To. Znaczy, no jak cztery dźwignie przeciągniesz, to już to jest git. O Boże, nie. Ale to się tu zrobiło? Pod wodą? Ja nie wiem, gdzie to się otworzyło. Boże, nie, już mnie to męczy jakoś, nie wiem. Nie umiem sobie poradzić. Nie wiem, gdzie to się otworzyło, słuchaj. Gdzieś pod wodą, ale gdzie? Może to... To tam, gdzie się otworzyło nam to przejście podwodne. Wiesz, o co chodzi? Nie. To na dole, co drugą dźwignią tą z kulą, tam przez ten niewidzialny most szliśmy. Aha, no dobra. To tam na dole się to zrobiło pewnie. Jeszcze to tu. Już tam widziałem mnicha wcześniej, jak ten przechodziłem, więc... Tosik. Dobra, to schodzimy tam na dół i tam skończymy, dobra? No jasne. Nie no, zaś się podpaliłam. Nie wierzę w to. Którą jeszcze dźwignię, bo już sama... Do prechę. O nie, tu jest ich dwóch. Po co ja tu zeskakiwałem? Ej, nie wiem, którą dźwignię mam do przeciągnięcia. No, musisz pamiętać. Ale przecież widać, które są obciągnięte. Obciągnięte. Boże, słownictwo. No o co ci chodzi? No jest, to jest normalne słowo obciąg. Obciążenie. A tam jest chyba młynek tylko. To możemy nie go umie zabrać. Tego zrobić. Nie, to jednak nie jest młynek. Mam za mało A czasu. Może? Nie wiem, czy ja mi się to wale. Otworzyło, czy nie. No, nie ma opcji, ja muszę wziąć tu apteczkę. Ej, ale co, wracam tymi workami, tak? Pierdziele. Już w ogóle mam 51 minut, nie? Tak, wracasz i idziesz tam na... Aha, tam jest... Boże! Jak on mnie... Nie, nie chce mi się w to grać. Też już jestem zmęczona. Nie chce mi się w to grać. Ale ja mam tutaj tymi kuckami iść na ten dach? No tak, wracasz z powrotem. Na dół schodzisz. Na sam dół? Tak. I, a gdzie tutaj będzie pierwszy przeciwnik? No od razu na tym, tam ci wyskoczą. Ale co, już na, od razu na tej drabinie, tak? Tak. Nie. Nie na drabinie, na dole. Aha, no to halno. Aha, no to było... No dobra, i tu jest młynek zatem. Możemy go wziąć w sumie i zakończymy. Wiesz, że ja już nie mam siły na te bugi. To mnie wykończy. Ja nie mam żadnych bugów, ja nie wiem, o co ci chodzi. Ty masz jakiś komputer do dupci. Czy tu jest ktoś z bronią, czy tylko mnisi? To był jakiś żart. Co? Nie, z mnisi tylko. No ale no, to on to jest mógłby żart. Tutaj przyjść do mnie, czy jest znowu jakiś... Ty kurde franco jedna. Nie, nie przejdę tego. Nie przejdę tego, Boże. Ja słyszę coś takiego, to się stresuje. Wiesz? Dobra, udało mi się. Nawet nie wiem, jakim cudem to się zadziało. Ale trzeba stąd jeszcze wrócić, kuziwa. Tą samą drogą. Ale jest ich dwóch, no bez przesady. Aha, no kucnij se, bo przecież umrzesz. Jezu, jakim cudem to się udało, to ja nie wiem. Ale mam po Aha, prostu fuksy. No wcale oni nie wchodzą na klocki. Dobra, mamy trzy młynki modlitewne, potrzebujemy jeszcze jednego. Ja nie mam.
No to dobra, no to ja tylko się wrócę do tej głównej sali i tam się pożegnamy. Nie chcę mi się już, wiesz. Życie. No to możesz zakończyć tam. Jezu, zeżarli mi tak życia, że no naprawdę już mi się ale nie co, nie chce. Podoba ci się custom? Nie podoba mi się, bo mnie wkurzają sterowanie i to wszystko bugowanie. A mi ja nie mam żadnych bugów, więc ja nie mogę ci dać. Dobra, jadę z M tego, bo nie mam siły już na to wszystko. No to jedź. No fajnie, że nawet tym kuźwa pół godziny trzeba w nich strzelać. Dobra, ja już wróciłem do głównego pomieszczenia. I zostało nam chyba ostatnie przejście, którego żeśmy nie zwiedzili. A nie, tu nie ma przejścia. Ej, to gdzie jest czwarty ten młynek? Na dole gdzieś? Pod tymi workami? A tam się ogień przecież możemy pali. Możemy to już skończyć. No tak, tak, kończymy. Gdzie jest ta woda, dobrze. Te przejście? Dziękujemy wam bardzo serdecznie i do następnego. Pa, pa!